Gdy odjeżdżam, Pawilowi do Was. Drodzy bracia i siostry, jestem bardzo wdzięczny, że mogę być pośród Was. Powinien być die Größe der Geschwister, die sich mit uns verdienen, Heiligweg zusammen. I przywożę też serdeczne pozdrowienia od wierzących w Berlina, gdzie się wspólnie z nimi zgromadzam. Ich würde euch nicht viel sagen, aber ich denke, manche habe ich jetzt schon gesehen bei uns. To niektórych z Was już widziałem u nas w zgromadzeniu. Und es ist ein großes Vorrecht, jetzt bei euch hier zu sein. I to jest wielki przywilej, że mogę teraz być tutaj wśród Was. Ich habe auf meinem Herzen ein sehr schwieriges Thema. Mam na moim sercu bardzo trudny i ciężki temat. Und ich hoffe, dass die Kinder nicht einschlafen. I mam nadzieję, że dzieci wśród nas nie będą zasypiały. Wir lesen 1. Korintherbrief, Kapitel 14 bis Vers 33. Przeczytamy pierwszy list Koryntian, do Koryntian, 14 rozdział od 1 do 33. Do 33 wiersza. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział od 1 wiersza. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeżeli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydawała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiałym nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym wtedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, któż jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem, jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny naukom, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem.
Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by kto inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy dochęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Denke, das Kapitel, was wir hier vor uns haben, man kann eigentlich sagen, der gesamte Brief. Ten rozdział, który mamy przed sobą, a w zasadzie możemy powiedzieć, że cały list, ist das, was wogegen am meisten in unserer Zeit ist. Są to rzeczy, gdzie można powiedzieć, w naszych czasach najwięcej jest grzeszone w tych sprawach. Es gibt nichts mehr in der Christenheit, wo wir uns zu Christus bekennen. Nie ma nic więcej w chrześcijaństwie, czyli w tym obszarze, które przyznaje się do Chrystusa, was man am liebsten gar nicht hätte, was in der Bibel steht. Czego najchętniej byśmy nie mieli, właśnie tego, co jest zapisane w Biblii, co ludzie by najchętniej, można powiedzieć, usunęli. I to jest ten wiersz, którego właśnie nie przeczytaliśmy. Czyli 34. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą. Dla dzieci pewne rzeczy stąd mogą być bardzo trudne. Man wird groß in einer Zeit, wo das alles heute, was wir als Kirche oder Gemeinde oder Versammlung verstehen, alles in eine viele Richtung gegangen ist. To wszystko, co tutaj jest, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach, w różnych kierunkach, można tak powiedzieć, potocznie rozlazło się bardzo. Und ich hoffe, es geht euch nicht so wie mir in eurem Alter. I mam nadzieję, że wam, wy tak nie macie w waszym wieku jak ja. Dass ich versucht habe, so die Luft anzuhalten, um mal zu gucken, wie lange ich brauche, bis die Stunde vorbei war. Że jak ja byłem w waszym wieku, to można powiedzieć, w czasie zgromadzeń ja nabierałem powietrza w płuca i sprawdzałem na zegarku, jak długo wytrzymam i aż mi czas na zgromadzeniu zleci. Oder wie Freund von mir, wir haben versucht, zusammen unsere Namen einzurichten in die Stühle. Albo jak z jednym z kolegów na zgromadzeniu paznokciami próbowaliśmy nasze imiona na krzesłach w czasie zgromadzenia wyryć. Po lauter Langeweile. Po prostu z nudy, którą mieliśmy. Wisst ihr, was das Interessante ist an diesem Buch? Wiecie, co jest ciekawego w tej księdze? Dass es so genau unsere Zeit Antworten bietet, że dokładnie oferuje tak dokładne odpowiedzi dotyczące naszych czasów, obwohl es vor 2000 Jahren geschrieben ist. Mimo tego, że zostało to napisane 2000 lat temu. Weil es hätte jetzt sein können, dass man denkt. Ponieważ mogłoby tak być, że można by myśleć. Paulus? Pawle? Du hast überhaupt keine Ahnung. Nie masz pojęcia, o czym ty mówisz dzisiaj. Du weißt, kennst unsere Kultur nicht. Ty nie masz pojęcia o naszej kulturze. Und du bist auch nicht verheiratet, kannst überhaupt nicht sagen, welche Gaben eine Frau hat. Nie masz żony, nigdy nie miałeś żony i nie masz pojęcia, jakie dary może mieć żona. W twoich czasach tak mogło być. Ale my dzisiaj żyjemy w roku 2016. I to wszystko jest całkiem inaczej. I pewien bardzo znany muzyk, muzyki country, Johnny Cash, powiedział pewnego razu takie słowa: ja chodzę do tego kościoła, gdzie jest najlepsza muzyka. I dlatego, jeśli chodzi o zgromadzenie, o jakiś kościół, jestem bardzo ostrożny, co mówię. I być może to się wielu ludziom nie podoba. Jeśli, gdy ja w czasie podróży jestem w zachodnich Niemczech, to często jestem pytany, ilu jest ludzi
waszym zgromadzeniu w Berlinie? Mówię, nie wiem, może 6, może 7 tysięcy. Bo ja ich wszystkich nie znam. I to jest ważne, umiłowani. Żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie ten kościół, to zgromadzenie, jest rozdrobniony na wiele różnych grup. I możemy postawić pytanie, jak sobie to Bóg wyobrażał? Czy Bóg tego nie wiedział? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że wiedział. Tak, oczywiście. Und das Schöne ist, dass ein Mann benutzt. I piękne w tym jest to, że używa męża, und er sagt folgendes, im ersten Kapitel, który mówi następującą rzecz w pierwszym rozdziale, im zweiten Vers, drugi wiersz, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen des Herrn Jesus Christus haben. Powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na każdym miejscu. To jest mniej więcej tak, jak gdyby Bóg chciał powiedzieć. Wiem, że nadejdzie czas. W którym tak chętnie nie będzie się tego słowa słuchało. Gdzie w tym czasie chętnie będzie się przyjmowało to, co łechce ucho. I dlatego Paweł napisał po wszystkim świętym na każdym miejscu we każdym czasie. W Grabowie, w Berlinie, w Nowym Jorku, w Jerozolimie, obojętnie gdzie. Tak ważne były te rzeczy, że on się z tymi rzeczami z nami podzielił. Przeczytaliśmy tylko tę część 14 rozdziału. W zasadzie te rozdziały 12, 13 i 14, one można powiedzieć, stanowią taką jedną całość. I Paweł ma nam do powiedzenia bardzo wiele rzeczy. Nie chodzi o to, jakie jest zgromadzenie na całym świecie, ale jak to zgromadzenie funkcjonuje w danym miejscu, w danym miejscu, miejscowości. Jeśli ja teraz patrzę na wierzących w danej miejscowości, to wtedy, w czasach, gdy była pisana Biblia, to byli to naprawdę wszyscy wierzący. Jeśli on w 12 rozdziale mówi, gdy jeden członek cierpi, to cierpią wszystkie członki. To my dzisiaj mówimy, cóż mnie obchodzi brat mój, który gdzieś tam z boku jest. On idzie w innym kierunku. I ja to tak nazwę, że to jest ta nowoczesna forma obojętności pośród dzieci Bożych. Cóż mnie obchodzi mój brat? Albo słowami Kaina? Czy ja jestem strażnikiem mojego brata? Takim nastawieniem nie mogę się uczyć z Biblii. Kapitel 12, 12 rozdział. Mam nadzieję, że znajdę to miejsce. Zeigt uns etwas von Stelle, wo ja, 2 Timoteusz 1. Miejsce z 2 Tymoteusza, pierwszy rozdział, 7 wiersz. Gott hat uns nicht ein Geist der Furchtsamkeit gegeben, und jetzt kommt dann mit der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości, albo trzeźwości. Gott hat uns ein Geist der Kraft gegeben. Bóg dał nam ducha mocy. Kapitel 12 zeigt. 12 rozdział Koryntian nam pokazuje,
enorme spektakuläre Gnaden gab. Takie niesamowite, można powiedzieć, spektakularne dary łaski. Zobaczymy to za chwilkę. Kapitel 13 zeigt uns. 13 rozdział nam pokazuje den Geist der Liebe. Ducha miłości. Die Motivation, in der jede Gabe ausgeübt werden muss. Motywacja, w której każdy dar musi być wykonywany. Und in Kapitel 14 haben wir dann den Geist der Besonnenheit. Vers, wie es bei euch, weiß ich nicht. Ich habe hier eine Anmerkung, ein gesunder Sinn. A w 14 mamy tego ducha, tego zdrowego, można powiedzieć, umysłu, czy tej trzeźwości, czy tak jak mamy, no, powściągliwości, można by też to przetłumaczyć. Ale bardziej chodzi o tą trzeźwość. Weisheit, wie ich diese Gnadengaben anwende. Czyli ta mądrość, w jaki sposób mam tego daru używać. Wenn die Kanzel ein Ort ist, wo ich mein Wissen euch nur mitteile, wenn die Kanzel hier der Platz, ja, Platz hier, ein Ort ist, wo ich nur mein Wissen mitteile. Jeśli to miejsce tutaj, za którym stoimy, ten, za tym pulpitem, jest tym miejscem, w którym ja się chcę z wami podzielić całą moją wiedzą, ale nie będę tego czynił z miłością, aby ci obecni mieli zbudowanie, by byli posileni tym, czy pokrzepieni w naśladowaniu Pana, to wtedy to wszystko nie ma działania. Und das ganze 13. Kapitel muss man immer in Verbindung sehen mit dem, was in Kapitel 12 und in dem, was in Kapitel 14 steht. I ten cały 13 rozdział trzeba zawsze oglądać z tym, co jest w łączności z tym, co jest napisane w rozdziale 12 i 14. Weil in Kapitel 12 haben wir gefunden, ponieważ w 12 rozdziale mówiliśmy, dass der Leib zwar einer ist, das 12, że to ciało jest jedno, 12 wiersz 12 rozdziału, aber an diesem Leib unterschiedliche Funktionen sind. Ale w tym ciele są różne funkcje. Dein Name habe ich vergessen. Twoje imię? Joel. Joel. Przepraszam. Joel. Ich erinnere mich wieder, er war in Berlin. Und jetzt stell dir vor, der Joel hat eine Nase. I teraz wyobraźmy sobie, że Joel ma nos, ma ucho, ma oko. Und manche Glieder in unserem Leib. I pewne członki naszego ciała die sind besonders gut. Są szczególnie dobre. Augen, na przykład oko. A, to jest leicht nicht. Meine ist ein bisschen schief. Na przykład nos nie zawsze może być taki. Augen schöner. Można powiedzieć, że oczy są wzrokowo bardziej pociągające niż na przykład nos. So wie die Glieder in einem menschlichen Körper. I tak jak te członki ludzkiego ciała, so nennt die Bibel den Körper den Christus. Tak Biblia nazywa to całe ciało jako Chrystus. So wird dieser Körper genannt nach 1. Tak jest nazywane to całe ciało według 12 rozdziału 1 Koryntian. Da gibt es ganz unterschiedliche Gaben davon. I jest dużo różnych, czy mnóstwo różnych darów w tym. Und wir können nicht alles Auge sein. I wszyscy nie możemy być okiem. Und wir können nicht alles Hand sein. I nie możemy być wszyscy ręką. Da gibt es besonders aufsehenerregende Gaben. Są pewne dary, które są takie, można powiedzieć, widoczne, które może działają pobudzająco na innych. Und das waren hier auch ganz besonders spektakuläre Gaben. I można powiedzieć, że to były takie spektakularne dary, które były wykonywane. A są też dary, które są dla innych w ogóle, można powiedzieć, niewidoczne. I Paweł mówi, nawet jeśli nie widzisz tego daru, bo on może jest taki nieznaczący albo nieznaczący, to czyż ten dar, czy albo czy ten członek nie należy do ciała? Na przykład mój wyrostek robaczkowy do dzisiaj nie wiadomo po co to jest, a jednak jest to członek ciała. Ale Bóg dla każdego ma zadanie. I w tym momencie, gdy ty uwierzysz w Chrystusa, należysz od tego momentu do Bożego ludu. Nie jesteś jakimś członkiem jakiejś grupy,
lecz jesteś członkiem ciała Chrystusowego. I Bóg ma dla ciebie zadanie. I cóż zrobili Koryntianie? Ja chętnie stałbym tutaj cały czas za pulpitem. Ale pod jednym warunkiem, że będzie 1000 słuchaczy, bo inaczej to nie ma sensu, żebym się trudził. Chcieli oni błyszczeć. A Paweł mówi w pierwszym rozdziale, że oni, u nich nie brakowało żadnego daru łaski. Do czego to doprowadziło? Jakież oni dary mieli u siebie? Es gab Gnadengaben der Heilung, Vers 9. Gnadengaben der Heilung. 12. rozdział, 9. wiersz. Dar uzdrawiania. Es gab Weissagung. Proroctwa. 10. Unterscheidung der Geister. Rozróżniania duchów. Es gab Sprachen, die sind Sprachen. Różne rodzaje, mówienie językami. Aber das alles wirkte ein Geist. Ale to wszystko powodował jeden duch. I każdemu z nich dawał ten dar według uznania, jak, ten, jak duch chciał. I pod koniec 12 rozdziału on kończy tą myśl. Will eigentlich damit sagen, bevor du das anwendest, lies bitte Kapitel 12. I mówi tymi słowami z końcówki 12, zanim tego wszystkiego użyjesz, przeczytaj 13 rozdział najpierw. Und deshalb fährt er in Kapitel 14, 1 fort und sagt, i dlatego w 14 rozdziale on kontynuuje i mówi, dążcie do miłości. Okay. Tak gorliwie dążcie do tej miłości. Poszukujcie tej miłości. Tak jak myśliwy tropi zwierzynę, w tym sensie poszukujcie miłości. I to jest zawsze dobre, gdy szukamy, dążymy, poszukujemy tych duchowych darów. Ich weiß nicht, welche Gabe du hast. Nie wiem, jaki ty masz dar. Eine Gnadengabe kenne ich 100% nicht. Jednego daru łaski na 100% kennst du nicht. Nicht. Nie znam. Und das ist die Gnadengabe der Kritik. I to jest dar krytyki. Die haben wir gerne. A ten dar mamy, chętnie go mamy. Aber ich wünsche, dass wir uns klar werden in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen. Ale dobrze jest, byśmy sobie to uzmysłowili, że w tym momencie, gdy my stajemy się wierzącymi, to otrzymaliśmy szczególny dar od Boga. A te dary, które mieli Koryntianie, to tak jak mówiliśmy, były to bardzo spektakularne dary. Gdy przeczytamy Rzymian 12, da werden verschiedene Gnadengaben erklärt, Vers 6. Na przykład 6 wiersz, 12, Rzymian 12:6, 7 wiersz, na przykład służba, nauka, napominanie. Bardzo proste dary. Dlaczego to było tak u Koryntian? To miało szczególne znaczenie. I chciałbym to z Bożą pomocą przełożyć na dzisiejszy czas, co z tego się stało. Aber bevor der Apostel hineinkommt, hat er in Kapitel 12 am Ende eine bestimmte logische Beweisführung angetreten. Ale zanim apostoł o tym mówi, to pod koniec 12 rozdziału mówi pewne bardzo logiczne słowa. Und er sagt etwas ganz Wichtiges. I mówi bardzo coś bardzo ważnego. Diese Gaben sind nicht alle in einer Person vereinigt. Te wszystkie dary nie są skupione w jednej osobie. Das geht gar nicht. To jest niemożliwe. Obwohl ein Mann wie Paulus war Apostel, mimo tego, że taki mąż jak Paweł był apostołem, war Hirte, war Lehrer, był pasterzem, był nauczycielem,
Aber er konnte nicht alle Gaben in sich vereinen. Ale on nie mógł wszystkich tych darów w sobie mieć, czy ich posiąść. Er sprach mehr in Sprachen als sie alle. On mówił bardziej, czy większą ilością języków niż wszyscy. To będziemy jeszcze też oglądać. Jetzt fragt er sie, sag mal, sind alle Apostel? I teraz on do nich mówi, czy wszyscy są apostołami? A odpowiedź musiała brzmieć? Nie. Nein. Nein. Sind alle Lehrer? Czy wszyscy są nauczycielami? Nie. Nie. Haben alle Wunderkräfte der Heilung? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Nie. Nie. Haben reden alle Sprachen? Czy wszyscy mówią językami? Ja to pewien czas temu takiemu przyjacielowi, który pochodzi z tych ruchów charyzmatycznych, te wiersze mu przeczytałem. A te wszystkie dary, jak mu wymieniałem, to na wszystkie mówił nie. A jeśli chodzi o te języki, to zająknął się. Dlaczego? Krótko chcę coś na ten temat. Charyzmatycy są przekonania, że te dary mówienia językami istnieją po dziś dzień. I że jest to wyrażenie wpływu ducha na ciebie. Jeśli ten duch ma wpływ na ciebie, to wtedy mówisz językami. To jest fałszywa nauka. Tak, tak. To jest dar mówienia językami obcymi. Ale to słowo mówienia językami ma jakby dwa znaczenia. Po pierwsze, to jest jako mój język, jako ten narząd. I też jako język, obcy język. Po polsku. Po niemiecku. Jako mowa, o właśnie, jako inna mowa. Ja, dann Sprache. Und die Leute haben daraus eine Zunge gemacht, ein undefinierbarer Laut. I ci ludzie właśnie, jako że to słowo ma dwa znaczenia, czyli ten narząd, język i jako mowa, oni zrobili z tego jedno słowo jako niezdefiniowane wydawanie dźwięków. Und führende Vertreter dieser Richtung haben dann gesagt, i ci, którzy idą tą drogą, tą nauką, podpierają tą naukę, ein Beweis deines neuen Lebens ist, dass du in Zungen sprichst. Twierdzą, że dowodem twojego nowego życia jest to, że ty mówisz tą paplaniną taką. Und jetzt kommt jetzt Kapitel 14. I teraz przechodzimy do 14 rozdziału. Paulus sagt, eifert nach den geistlichen Gaben. Starajcie się też usilnie o dary duchowe. Aber noch besser ist, ihr würdet weissagen. Ale jeszcze najlepiej, jak będziecie prorokować. Co to jest? Gdy to wcześniej mówiliśmy, czy wszyscy są apostołami? Nie. Nauczycielami? Nie. Ewangelistami? Nie. Ale on teraz mówi, ja życzę sobie tego, abyście się starali o te prorocze dary, o tą proroczą służbę, by każdy z was to wykonywał. I ta służba, która jawnie jest czyniona w kościele, ma być tak czyniona, by wszyscy byli zbudowani, posileni i pocieszeni w trzecim wierszu. To jest właśnie ten cel, jeśli my rozważamy, mówimy Słowo Boże publicznie, aby słuchacze byli zbudowani, napomnieni i pocieszeni. I teraz apostoł przeciwstawia sobie te, można powiedzieć, te dwa dary, prorokowanie i mówienie językami. Und sagt jetzt vielleicht noch ganz kurz zu diesem Prophezeien was sagen.
Jeszcze krótko dwa słowa co do tego prorokowania. Wir werden später finden, Propheten, dass zwei oder drei reden. Później, pod koniec, to co czytaliśmy, niech dwóch albo trzech proroków mówi. In biblischer Zeit, wo das Wort Gottes nicht vollendet war im Neuen Testament. W czasach biblijnych, gdy Nowy Testament nie był jeszcze spisany, sprachen sie wirklich Dinge aus der Gegenwart Gottes direkt. Te słowa były mówione rzeczywiście, z, można powiedzieć, brane były bezpośrednio od Boga. Und wir kennen das zum Beispiel bei einem Mann wie Agabus mit Paulus. I znamy to na przykład z historii Agabusa, z tej historii. Dann war das Wort Gottes noch nicht vollendet. Ponieważ Słowo Boże było jeszcze niedokończone. Und wie immer dieser Dienst aussah, i jak ta, jakkolwiek ta służba wyglądała, dann war der Zweck dieses Dienstes, to celem tej służby było, die Menschen, die anwesend in das Licht Gottes zu stellen. Ci, by tych ludzi, którzy byli obecni, by ich postawić w świetle Bożym. Aber auch selbst in der Versammlung der Gläubigen, ale i w, także i w zgromadzeniu wierzących, hatte das immer das Ziel der Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Zawsze celem było zbudowanie, napomnienie i pocieszenie. Diese Propheten im Neuen Testament, in dem eigentlichen Sinn gibt es nicht mehr. Tych proroków w tym sensie, co przed chwilą mówiliśmy, ich nie ma już. Gibt es noch Apostel? Czy są apostołowie jeszcze? Wir haben ja auch keine Apostel, oder? Nie mamy już apostołów, chyba że... Ja, das große Glück, vor euch steht einer. Ich war in einem Asylantenheim. Byłem w takim jednym domu w Berlinie. Und dann kommt ein Mann aus Afrika. I przybył tam pewien człowiek z Afryki. Und dann wird man gleich etwas ganz hochgestellt, weil er aus Deutschland kommt. I momentalnie tak człowieka jakby wyżej pozycjonują, ponieważ pochodzę z Niemiec. I zapytał mnie, czy pan jest apostołem? I można wtedy zauważyć, że ich wiedza o Słowie Bożym bardzo kuleje. Czy są jeszcze apostołowie? Nie, dlaczego nie? Nie jest napisane nigdzie w Biblii, że to zaprzestanie. Jest grupa chrześcijan, która się nazywa nowoapostolska. Dlaczego nie ma więcej apostołów? Efezjan 2:20 stało się dla mnie bardzo pomocne w tym aspekcie. A więc ja mu też się powiedziałem, że ja nie jestem apostołem. Bóg buduje swój dom. I ten dom jest na fundamencie zbudowany. I tym fundamentem jest ta służba apostołów i proroków nowotestamentowych. I tym kamieniem węgielnym, tym głównym kamieniem narożnym jest, czy ten kamień nazywa się Jezus Chrystus. To właśnie, co mamy w 2:20, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Na tym fundamencie są teraz układane te żywe kamienie. Ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Gdy ten dom będzie gotowy, to Pan wszystkich swoich weźmie natychmiast do domu. Jeśli są jeszcze apostołowie, to wtedy ja twierdzę bardzo stanowczo, że ten dom nigdy nie będzie skończony. Bo ciągle jeszcze jesteś na etapie budowania fundamentów. Jest to jasne. I wtedy są ludzie, którzy powiedzą, w każdym razie tak mamy w Berlinie, mamy proroka. On oczywiście pochodzi ze Stanów. Jak wszystko, co złe pochodzi ze Stanów, też u nas? Nie. Ale ci prorocy, którzy niestety stamtąd pochodzą, to są źli ludzie.
ponieważ ci prorocy prowadzą na błędne drogi. Jeden z tych proroków to był Joseph Smith z Mormonów. Und dem Mann kannst du dadurch überführen, dass du sagst, es gibt keine Propheten mehr. I tego człowieka można mu to powiedzieć, że proroków już nie ma. Nochmal wieder 1500 Jahre vorher. 500 lat temu kam ein Prophet aus der Wüste. Przybył pewien prorok z pustyni. Der hat gesagt, Gott hat mich zum Propheten gesandt. I on powiedział, Bóg mnie posłał jako proroka. Und dieser Mann hieß. A ten człowiek nazywał się? Weißt du, wer das ist? Wie heißt der Prophet aus der Wüste? Jak się nazywa prorok z pustyni? Überschwemmt Deutschland. I to teraz jest ta fala, przetacza się przez Niemcy. Mohammed. Mohammed. Dieser Mann hatte Anfälle. Anfälle, ein krampfhafter Anfälle auf den Boden geworfen sich. Ten człowiek miał pewnego rodzaju napady. Und hat gedacht, Gott spricht zu ihm. Hat erst gedacht, es wäre der Teufel, der Szaitan. On miał takie napady i on myślał, że to są, że przez to Bóg przez niego przemawia. On na początku myślał, że to są napady diabelstwa, ale jego żona go uspokoiła, że to Bóg przez niego mówi. Nie była to dobra kobieta. To był właśnie diabeł, który przez niego przemawiał. On sam nie umiał ani pisać, ani czytać. I on kazał, czy by spisano księgę i to jest Koran. I w nim jest napisane dwie rzeczy chcę powiedzieć. Bóg nie ma syna. A Jezus nie zmarł. A co mówią prorocy Nowego Testamentu? On zmarł za nasze grzechy. Unterscheidet auch die Geister. Widzicie, jak to jest ważne, byśmy potrafili rozróżniać duchy. I to też mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Also wer weissagt, redet den Menschen zu Erbauung, Ermahnung und Trösten. A więc kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Wer aber in Sprachen redet, der baut sich selbst. Ale kto mówi językami, siebie tylko buduje. Das ist eine der Hauptstellen für Charismatiker. To jest jedno z głównych miejsc dla charyzmatyków, by szli do swojego pokoiku, by zamknęli swoje drzwi za sobą, by mogli się modlić językami, jak oni twierdzą. Ponieważ jeśli ja mówię językami, buduję siebie samego. I myślę, że jest to dobitnie jasne z kontekstu, dass Paulus sagt, wenn du in einer Sprache redest, że Paweł mówi, jeśli ty przemawiasz jakimiś językami, dann hast du nur selbst was davon. To tylko i wyłącznie ty sam masz coś z tego. Por ejemplo, hablo un poco español. Ninguna persona quizás comprende mi idioma. Hiszpański. Habt ihr das nicht verstanden? Nie zrozumieliście tego. Ihr seht, oder wenn du dich noch vielleicht chinesisch kann ich. Po chińsku niestety nie umiem. Welch ein Sinn hätte das? Jaki to by miało sens, gdybym mówił po hiszpańsku teraz? Paulus sagt, niemand wird erbaut dadurch. Paweł mówi, nikt nie będzie z tego zbudowany. Genau das ist der Zweck jeder Gabe, die Gott uns Menschen gibt. I dokładnie taki jest cel każdego daru, który Bóg dał człowiekowi. Dass der andere erbaut. Aby drugi był z tego, dzięki temu darowi, albo z tego daru by był zbudowany. Jak myślisz, jaki to ma sens, gdy ty idziesz do swojej komnaty, zamykasz drzwi i jakieś tam dziwne odgłosy wydajesz? Co to ma za sens w ogóle? To jest egoizm? A na pewno nie chrześcijaństwo. Jede Gabe, die Gott gibt. Każdy dar, który daruje Bóg, jest dla ku służbie dla innych. Wenn der Apostel weitergeht, gdy apostoł kontynuuje, und sagt, wenn ich jetzt in fremden Sprachen zu euch reden würde, gdybym ja teraz mówił obcymi językami do was, was würde ich euch nützen?
Po cóż bym wam, jaki mielibyście pożytek ze mnie? Wenn ich nicht zu euch rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? Dann sagt er damit, schaut mal, wenn ich jetzt zu euch rede in fremden Sprachen. I on mówi tymi słowy, zobaczcie, jeśli ja teraz mówię do was obcymi językami, ich kann die schönsten Dinge sagen in einer fremden Sprache. To mogę ci opowiadać najpiękniejsze rzeczy w tym języku. Ist der Simon nicht da, der das übersetzt? Jeśli by nie było Szymona tutaj, który by to tłumaczył. Oder Zbyszek. Albo Zbyszka. To ci, którzy nie znają niemieckiego. Oder vielleicht wie bei Paulus, ich bin kein Griechisch. Albo jak Paweł, nie znaliby greckiego. Oder seid irgendwo in den galatischen Landschaften. A bylibyśmy gdzieś tam w tych greckich rejonach. Oder in Korinth, in dem Fall. Albo w Koryncie, tutaj jak w tym przypadku. Und ich rede hebräisch zu euch. I ja w Koryncie mówiłbym do nich, czy do was po hebrajsku. Cóż z tego będziecie mieli? Mógłbym wam objawiać najpiękniejsze rzeczy. Jak pięknie jest w niebie. Jak to jest cudowne mieć przebaczenie grzechów. Ale nikt tego nie rozumie. Ponieważ jest to mówione w obcym języku. Die Korinther, die haben sich aufgebläht, dass sie auf einmal. A Koryntianie, oni się tak nadymali, że potrafią mówić obcymi językami. I widzimy, że to było tak zawsze, że ten język był taki, który był rozumiany. Dlaczego Bóg dał te języki? Jestem tego całkowicie pewny, dass die Sprachen durch diese Gabe das Evangelium sehr schnell in die gesamte Mittelmeerraum verbreitet hat. Że dzięki temu darowi języków Ewangelia bardzo się mogła rozprzestrzeniać. Dann sagt Paulus von sich, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. I Paweł mówi o sobie, ja mówię językami bardziej niż każdy. Und er war der Apostel der Nation. A on był przecież tym apostołem narodów. Aber sagt er in der Versammlung der Gläubigen. Ale mówi, w tym zgromadzeniu wierzących to chętniej powiem tylko 5 słów niż 10 000 słów w języku, którego już nikt nie będzie rozumiał. A nie będzie nikogo, kto byłby w stanie te słowa przetłumaczyć, wyłożyć. To jest jeden z punktów. To jeden z tych punktów to jest właśnie rozprzestrzenianie, rozsiewanie Ewangelii, a drugi punkt. A to jest główna myśl dla Izraela. Izajasza 28, Izajasza 28, 11 i 12. Zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten, który im rzekł, to jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie, lecz nie chcieli słuchać. Bóg mówi, nadejdzie taki czas, że będę mówił obcymi językami do tego ludu. Kiedy nastał ten czas? W czasie Zielonych Świątek. Bóg nagle zaczął przemawiać do tego ludu. Nie w języku hebrajskim i aramejskim. Da sind ganz viele Sprachen, werden dort erwähnt. Dort 15 verschiedene Sprachen. Tam w Dziejach Apostolskich jest wymienionych chyba 15 języków. I ciekawe jest, że oni ich nie nauczyli się. To był dar łaski, że oni w tych językach mówili. Darów łaski nie możesz się nauczyć.
je po prostu masz. Ponieważ jest to dar, który otrzymałeś z łaski od Boga. A Żydzi ukrzyżowali Mesjasza. I teraz Bóg mówi w obcych językach do tego ludu. Einfach auch durch die Prophezeiung des Jesaja. I również przez proroctwo Izajasza. Aber letztlich auch um sie wach zu rütteln. Ale też i po to, by ich, by nimi tak jak gdyby, by ich obudzić, by nimi wstrząsnąć. Das war zum Gericht. I to było na sąd. Das Heil ging zu den Nationen. Że to zbawienie rozeszło się do narodów. Bo jakby to, tego nie, jakby to się nie stało, to dzisiaj tutaj w Grabowie nie bylibyśmy razem. I teraz wyobraźcie sobie, że na zgromadzenie wchodzą niewierzący ludzie. I ja mówię teraz po hiszpańsku. Za dużo też nie potrafię, bo nie za wiele się hiszpańskiego nauczyłem. I czy ci ludzie jakby tak weszli, popatrzyli, nie pomyśleliby, czy wy nie jesteście jacyś niespełna rozumu? O co tutaj chodzi? Nikt tego nie rozumie. I to jest ciekawe, że my znamy Boga, który jest absolutnie logiczny. Bóg chce, by jego lud był zbudowany. Jeszcze jeden punkt, co się tyczy tych ludzi, którzy wchodzą na te zgromadzenia wierzących. Es ist gut, dass man darüber mal nachdenkt, was finden Menschen der Welt. Jest to też ważne, byśmy się zastanowili nad tym, co mogą odczuć ludzie świata, gdyby oni przyszli na nasze zgromadzenie. Opowiem teraz krótką historię. Ja zawsze się cieszę, gdy przychodzą ludzie z zewnątrz do nas, którzy ma, ich pojęcie o wierze równa się zero. I był pewnego dnia młody człowiek, który studiował jakiś kierunek związany z religią. I w zasadzie sam później mi to opowiadał, nie miał pojęcia, co mam z tym począć, czego się nauczyłem. A ponieważ studiował, to uważał, że jeszcze musi jakąś książkę napisać. I napisał książkę o różnych społecznościach religijnych w Berlinie. I w tej książce wymienił wszystkie możliwe grupy, jakie, do jakich dotarł. Gruba książka z tego powstała. Bo można powiedzieć, że nie istnieje nic, co by nie istniało. Aż dotarł do jakichś kościołów satanistycznych. Uwielbiających szatana. To jest straszne. I koniec końców chciał też odwiedzić zgromadzenie na Heinekenweg. To zgromadzenie, gdzie my się zgromadzamy na ulicy Heinekenweg. Wiedziałem, że on przyjdzie, ale nikomu nic nie powiedziałem na zgromadzeniu. Wir haben das so, dass wir nach der Gebetsstunde kleine Pause und dann kommen welche manchmal noch so später rein. U nas jest to tak w zwyczaju, że po godzinie modlitewnej robimy króciutką przerwę i też zdarza się, że w tym czasie też dochodzą ludzie. Vor der Tür ein Bruder, der später Bruder wurde, aber noch Küster war in einer evangelischen Kirche. Damals war er noch kein Bruder, aber er kam schon nach der Bibelstunde. I nie było jeszcze żadnego wtedy, można powiedzieć, przed drzwiami żadnego brata i on przyszedł. Der wartet auch auf die Pause. I on też czekał na tą przerwę, aż się skończą modlitwy.
Fragen Sie mal, kann man da überhaupt reingehen? Fragt er. Zapytał, można wejść? Natürlich, sagt er, kann man da reingehen. Ich gehe auch sonst hier nicht hin. Aha, i tam wtedy, jak on był, to wstał też jeszcze jeden brat, który wtedy bratem nie był, dopiero później uwierzył i zapytał go, można wejść? Ten mu odpowiedział, oczywiście, ja też właśnie czekam, żeby wejść na przerwę. I lesen die Bibel nur. Oni tutaj tylko Biblię czytają. Da geht rein. I weszli razem. Siedli z tyłu. I ja można powiedzieć, że zobaczyłem ich i odetchnąłem. Und dann hatten wir Bibelbetrachtung über 1. Korinther 1. I wtedy rozważaliśmy 1 Koryntian, 1 rozdział. Ich bin des Paulus, ich bin des Petrus, ich bin des und Apollos, und ich bin des Christus sogar, die schlimmste Gruppe überhaupt. To akurat miejsce, ja jestem Apollosowy, ja Pawłowy, ja Piotrowy, a ja Chrystusowy. Und verschiedene Brüder machen Ausführungen dazu. I bracia się udzielali i wypowiadali myśli na ten temat. Na tę Bibelstunde stellt er sich vor. I po godzinie okazało się, ten człowiek odwiedził nas w domu i powiedział do mnie, drogi panie Herr, nie uwierzy pan, jakie, co ja odkryłem, co ja znalazłem w tych wszystkich grupach, które odwiedziłem, które mienią się chrześcijanami. I powiedział naprawdę, jest dla mnie lepszym ten proch, czy ten pył, który XIX-wieczny pył, który wśród was, można powiedzieć, jest jeszcze, czyli w tym sensie, że takie stare rzeczy głosicie, als das, was ich in manchen Gruppen gesehen habe, die sich Christen nennen. Jest to dla mnie lepsze, o wiele lepsze niż to, co ja w tych grupach spotkałem i zobaczyłem. Ale mimo wszystko pytanie, które musimy sobie postawić, brzmi, jeśli do nas przychodzą ludzie, jak my wychodzimy do nich? Dziewczyny w jakichś obcisłych spódnicach, czy w jakichś makijażach. My pozdrawiamy naszych współwierzących, ale tych, którzy są z zewnątrz, przechodzimy obok, mimo. I przez takie postępowanie sami od razu na wejściu tworzymy potężną skarpę, która nas oddziela. Jeśli ja używam słów, które będą rozumieli tylko moi współwierzący. Bóg chce, abyśmy tak mówili, jak prorocy, aby ludzie padli na twarz i wyznali to, Bóg jest wśród was. I przed paroma miesiącami mieliśmy takie spotkanie ewangelizacyjne i zapytałem poszczególnych wierzących, którzy uwierzyli, na co zwróciliście jako pierwsze uwagę, gdy byliście po raz pierwszy wśród nas. Mieliście problemy z tym, że siedzieliście gdzieś tam na końcu? Czy mieliście, było to dla was jakieś problematyczne, że kobiety mają nakryte głowy? Nie. Powiedzieli nie, nigdy. Ale unisono sagten. Wszyscy jak jeden powiedzieli. Haben gemerkt, es geht euch um den Herrn Jesus. Zauważyliśmy, że u was, czy wśród was, wam chodzi o Pana Jezusa. Ludzie muszą to zauważyć, że Bóg tutaj jest. To nie chciejmy tylko tego wypowiadać i mówić, że dziękujemy, że jesteśmy tutaj do imienia Pana. To musi być widoczne. Paulus, ich hab was übergangen. I ja minąłem te wiersze. Hatte etwas gesagt über Gebet. Paweł mówi też coś na temat modlitwy. Und vielleicht noch ein Punkt zu dem Gebet. Jeszcze jedna tylko myśl co do modlitwy.
dass er das sogar benutzt, um zu erklären, warum er nicht in einer fremden Sprache redet. On tego używa, by wyjaśnić, dlaczego on nie mówi. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi,
którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt.
I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie.
możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.